Dzień dobry. Prescott Knight tutaj w Kaszynce Małe, w szkole Emka. I my mamy nasz kolejny word of the day. I najpierw chciałem zaczynać z Happy Valentine's Day plus dwa. Więc to jest Valentinki plus dwie dni. I nadal rozmawiamy o jakieś miłe, przyjemne słowa. Cieszę się ten tydzień. To nie jest taki smutny, tylko ten tydzień jest cały czas taki zadowolony. A dzisiejsze słowo mamy po angielsku crush. Crush. Crush, pamiętam, że kiedyś był jakiś pomarańczowy napój, podobny jak Fanta, który się nazywał crush. A to crush to też, jeżeli znacie, to znaczy jakiś gnieźdź, albo nie pamiętam, rozgnieźdź, zagnieźdź, wygnieźdź. Tak jak chcesz z tę puszkę tam robić, to będzie płaski, to też jest crush. Ale bardziej mamy have a crush on somebody. Bo tu mamy tam nasz całe przyimki, są bardzo przyjemne, no, prawdę mówiąc, najgorsze w języku. Więc to mamy have a crush on somebody. To znaczy być zadurzonym. Kimś, być zadurzonym. Więc to jest taki szaleństwo, bardzo szybki, bardzo mocny miłość, którą masz do kogoś. I tak, have a crush, to normalnie rozmawiamy o nastolatki. Nastolatki, które zakochają się szybko i bardzo mocno. A czasami jest lepsze, czasami gorsze. Więc być zadurzonym w kimś. To have a crush on somebody. Więc to jest po prostu, myślisz cały czas non-stop o tej osobie i to po prostu wszyscy przeżyjemy to. Dziękuję bardzo i zobaczymy się jutro na Valentinki plus 3 i na pewno będzie taki też bardzo ciekawe słowo. Dziękuję bardzo i miłego dnia!